Cher maître, vous modulez l'intro, cher monsieur Leverkin. Mais pour moi, étant une fois Monique, c'était tout à fait impossible de manquer. Saul Fiedelberg, międzynarodowy impresario muzyczny i przedsiębiorca koncertowy. Zachwycony jestem tą idyllą, w której pan metr tak mądrze potrafił się odizolować. Certainement, siądźmy. Merci. Mirwa, merci. Jak długo pan już tu mieszka? 10 lat? Bez przerwy? Prawie bez przerwy. Uuu, se to no, całkiem zrozumiałe. A jednak, figurez-vous, przyjechałem, aby pana porwać, uwieść, zmusić do chwilowej niewierności. Unieść pana w przestworza. Na moim latającym dywanie. I ukazać panu wszystkie wspaniałości, bogactwa tego świata, co więcej. Złożyć je panu do stóp. To cała moja duma i rozkosz. W tym wławianiu talentów, geniuszu, interesującej osobowości, w rozentuzjazmowaniu dla niej publiczności, bo też to i wszystko, czego ona żąda. Publiczność chce być podniecona, wyzywana, podzielona na pro i kontra. Droga do sławy wiedzie przez infamię. Prawdziwa premiera musi w taki sposób przebiegać, że w ciągu jednego wieczoru wszyscy kilkakrotnie zrywają się ze swoich miejsc, a większość ryczy: "Ça, ton poudesse, bouffonnerie ignominieuse!" Podczas gdy sześciu czy niż woła ze swojej loży: "Quelle précision, quelle séparée, c'est super, bravo, bravo!" Zawiodę pana do Paryża. Do Brukseli, Antwerpii, Wenecji, Kopenhagi. Przyjmą tam pana z najwyższym zainteresowaniem. Oddam do pana dyspozycji najlepszych solistów i orkiestry. Będzie pan dyrygował swoją fosfansons, symfonii, kosmologii. Co słyszę, pan? Pan nie dyryguje? Nie chce pan tego robić, rozumiem. Szechmet, dla pana dokonanie dzieła jest już jego wykonaniem. Skończył pan z nim z chwilą, gdy zostało napisane. Jak ja dobrze to rozumiem. Będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Pan metra zechce tylko przebyć i ukazać się publiczności. To jeszcze nic straconego, a wszystko zyskane. To jest jednak warunkiem zasadniczym. No. Nie może mi pan powierzać wykonywania swoich utworów in absentia. Całą muzyczną sławę robi się w 3-4 salonach. Cóż to pana kosztuje powtórzyć kilka razy? Tout le monde, c'est madame, que votre jugement musical est en paix. No. Ale cóż pana to wytworne towarzystwo może obchodzić? Antrenu. Cóż mnie ono obchodzi?
W interesach może trochę, ale wewnętrznie ani tyle. Lecz Paryż da panu niejedną okazję do zawarcia nader interesujących, ciekawych znajomości z pańskimi braćmi w Apollu. To szczyty europejskiego doświadczenia i artystycznych eksperymentów. To czyż być może, że i w tym względzie dostrzegam jakiś opór w wyrazie pańskiej twarzy? Pan więc uważa swoją egzystencję, swój destin za coś wyjątkowego, niepowtarzalnego i zbyt cennego, aby ją traktować na równi z innymi. Wiem. Rozumiem. Czyże żyje się, gdy żyją inni? Ja czytałem gdzieś to pytanie, nie pamiętam już gdzie, lecz z pewnością w jakimś znakomitym dziele. Pan Meto, nie wstąpi na mój czarodziejski dywan. Odmawia pan. A? To powinno być dla mnie większym rozczarowaniem, niż jest nim w istocie. No cóż, ja jestem Żydem, trzeba panu wiedzieć. Wittelberg to uderzająco żydowskie nazwisko. My Żydzi potrafimy doskonale rozróżnić Fausta od Fausta Goethego, nawet wówczas, gdy mówimy po francusku. Nawet i wówczas. Już mnie nie ma, już. Trzymam rękę na klamce. Faust Gono, jak któż by się na niego krzywił. I Massenet jest czarujący. Pewien chłopak przyniósł mu kiedyś świeżo skomponowaną piosenkę. Świeżą i świadczącą o niejakich zaletach. Powiedział Massenet. To naprawdę bardzo przyjemne, słuchaj. Masz chyba jakąś małą przyjaciółeczkę. Zagraj jej to, na pewno jej się to spodoba, a reszta przyjdzie sama. A trudno powiedzieć, co przez tę resztę rozumieć należy. Prawdopodobnie wszystko możliwe, dotyczące tak miłości, jak i sztuki. Już mnie nie ma. Już jestem za drzwiami. Ma pan uczniów? Maître. No im na pewno tak dobrze by się nie działo. No. Ale pan ich nie ma. Adieu. Boję się tego, co ma nastąpić. Składam dowód mej uczciwości, pozwalając wam przypuszczać, że się ociągam, ponieważ w głębi duszy ja cofam się z lękiem przed zadaniem, które podjąłem. Wiedziony... miłością i poczuciem obowiązku do tego genialnego człowieka, drogiego mi, tak strasznie przez los doświadczonego, Adriana Lewerkina, wyniesionego i upadłego człowieka i genialnego muzyka. W 2 lata po tym, gdy z głębokiej nocy odszedł był w najgłębszy. Jego śmiech miał w sobie coś z wiedzy i szyderczego wtajemniczenia. Składało się na niego lekkie wytchnienie powietrza przez nos. Wzgardliwie, albo co najwyżej, jakby chciał powiedzieć, dobre to dowcipne. Interesujące. Zabawne. Obserwowanie stosunków między prawidłowościami to przecież w końcu rzecz najlepsza, powiedział mi kiedyś.
Porządek jest wszystkim. List do Rzymian, rozdział 13. Co od Boga jest? Porządkiem jest! Pisał, szkicował, gromadził, studiował, kombinował. Inspirację czerpał z rozległych źródeł. Na jego biurku znalazłem kiedyś osobliwe tomiszcze. XIII-wieczny francuski wierszowany przekład wizji świętego Pawła, którego grecki tekst pochodzi z IV wieku. Na moje pytanie, skąd się to u niego znalazło, powiedział: mam słabość do ludzi, co stąpili. Chcę przez to powiedzieć, stąpili do piekieł. Nadchodzi kres. Kres nadchodzi. Jawi się nad tobą, bacz, jako nadchodzi, powstaje już i przetorunie na ciebie, mieszkańcze ziemi. Apokalipsis cum figuris. Zabrzmiało po raz pierwszy jaskrawo i wspaniale we Frankfurcie nad Menem. Życie jako temat. Cóż za okropność. A więc okrutny powrót do stanu pierwotnego, który w chórze apokalipsy, pośród przełamywania siódmej pieczęci, strzernienia słońca, zakrwawienia księżyca i rozbicia okrętów, dokonuje się mocą ludzkiego krzyku, a jeszcze pandemonium śmiechu. Nie lękam się go. I ten sam lęk, tę samą nieśmiałą i zatroskaną bezradność czuję wobec tego szalejącego przez 50 taktów, rozpoczynającego się parsknięciem pojedynczego głosu, szybko potem narastającego, obejmującego chór i orkiestry, pośród rytmicznych załamań synkopowych przekształceń aż do fortissime tutti, niesamowicie nabrzmiewającego, rozpasanego i sardonicznego gaudium gehenna, wobec tej przeraźliwej mieszaniny szczęknięć, wizgów, popykiwań, wyciarżenia, wybuchającej przy deszczo-triumfalnej salwie piekielnego kicho, tu taki wstręt czuję do tego huraganu infernalnego śmiechu, że zdobyłbym się chyba nawet na wspomnienie tutaj o nim, gdyby w związku z tym właśnie nie została mi objawiona najgłębsza tajemnica muzyki, która jest tajemnicą identyczności. Infernalny ów chichot bowiem pod koniec części pierwszej ma swój odpowiednik. Na wskroś cudownym chórze dziecięcym, który otwiera część drugą. Jest to kosmiczna muzyka sfer, lodowata, czysta, przejrzysta jak szkło. Ten zaś, kto ma uszy ku słuchaniu, rozpozna w tym fragmencie, w muzycznej jego substancji, tamten piekielny śmiech. Jeśli ktoś taki jak on porzuca te miejsca, gdzie kwitnie kultura, to musi mieć ku temu jakieś powody. Czcigodni, a wielce umiłowani bracia i siostry. Wpierwsze chcę wam podziękować tak za łaskawość, jak za przyjaźń przeze mnie niezasłużone, które żeście mnie okazali tu przybywając, gdym z samotności tego ukrycia napisał wam i was zawezwał, a także prosić i wołać was. Oto teraz zanoszę ku wam przyjazne, a chrześcijańskie prośby, abyście...